Dzień dobry Państwu. Proszę zatrzymać przewijanie internetu i portalu cire.pl, bo przed nami bardzo ciekawa rozmowa w Cire Cafe Online. Dziś uczestnik rynku wzbudzający od wielu miesięcy duże zainteresowanie, zatem spróbujemy uporządkować Państwa wiedzę na temat spółki Rafako, bo moim gościem jest dzisiaj prezes zarządu Radosław Domagalski-Łabęcki. Panie prezesie, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w poniedziałek 7 marca, wokół nas 12 dzień militarnej inwazji putinowskiej Rosji na Ukrainę. Jest pan pierwszym uczestnikiem rynku, z którym rozmawiam w tych bardzo specyficznych, szczególnych okolicznościach, więc zacznę od komentarza do tego, co mamy okazję widzieć na ekranach naszych telewizorów od wielu, wielu dni. Jak pan ocenia tę sytuację na wschodzie? No, wydarzenia na Ukrainie mają oczywiście olbrzymi wpływ na gospodarkę, mają olbrzymi wpływ na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo narodowe. No, zdajemy sobie doskonale sprawę, że jest to wydarzenie bez precedensu od w zasadzie końca II wojny światowej, więc no, nie ma co ukrywać, że nas to nie dotyczy i że nie będzie to miało konsekwencji. Już doświadczamy osłabienia złotówki. Mamy już ponad milion uchodźców, mamy pogarszającą się nieznacznie sytuację, jeżeli chodzi o perspektywy dla gospodarki, no bo wiemy, że jako państwo będziemy musieli udźwignąć potężny ciężar. No i zmienia się też nasza sytuacja czy pozycja bezpieczeństwa i to musi wpływać oczywiście na gospodarkę, stabilność biznesu i zwłaszcza, że widzimy, że konflikt zamiast zmierzać do jakiegoś zakończenia, to w zasadzie wszystkie scenariusze cały czas są otwarte. Świat nam się resetuje i świat nam się deaktualizuje. Ruszyło też takie gospodarcze domino w związku z sankcjami gospodarczymi. Świat wyłącza z ekosystemu 11. gospodarkę globalną, więc pytanie teraz stricte dotyczące spółki Rafako. Czy to w jakikolwiek sposób dotyka Państwa biznesu? Naszego biznesu jako Rafako S.A. czy grupy Rafako nie dotyczy to w sposób bezpośredni, chociaż dostajemy już sygnały od naszych podwykonawców, że mogą nastąpić przejściowe problemy z kontraktowaniem na przykład wyrobów hutniczych, no ale co do zasady naszego biznesu nie dotyka to w jakiś bardzo istotny sposób, chociaż no, oczywiście nie jesteśmy pustynią. Żyjemy w potężnym ekosystemie, gdzie te zależności w gospodarce rozwiniętej są bardzo złożone. Chociażby dostęp do finansowania może przechodzić jakieś trudności w najbliższym czasie. Natomiast no, Rafako jest częścią branży energetycznej. Ta rola energetyki i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce będzie wzrastać. W tej chwili możemy już śmiało powiedzieć, że bezpieczeństwo energetyczne jest częścią bezpieczeństwa narodowego i tak na to trzeba patrzeć jako naczynia połączone, więc z naszej perspektywy sądzimy, że rola Rafako, czyli rola energetyki znacząco wzrośnie, zwłaszcza, że nie da się ukryć, że i ta logika transformacji energetycznej zmieni się w jakimś tam kształcie. Słyszymy już opinie ze strony i polskich władz, i ze strony Unii Europejskiej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, gdzie widzimy, że ten zwrot w energetyce pewnie jest kwestią tygodni, miesięcy. Jeżeli spojrzeć na poprzedni rok, na rok 2021, no to z pewnością mieliśmy bardzo dużo komunikatów dotyczących Państwa działalności. Postarajmy się w tej części naszej rozmowy uporządkować to, co już wiemy. Może zacznijmy od aktualizacji na początku marca 2022 roku. Jak w tej chwili wygląda porządkowanie akcjonariatu spółki? Jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o zakończenie procesu inwestorskiego. Nigdy nie ukrywaliśmy, że zakończenie procesu inwestorskiego, czyli przekształcenia w strukturze akcjonariatu są takim warunkiem prawidłowego rozwoju Rafako i to się rzeczywiście dzieje. Informowaliśmy raportami bieżącymi o złożonych ofertach na przejęcie kontrolnego pakietu akcji Rafako. No i w moim przekonaniu jest to kwestia pewnie niedługiego czasu, aż ten proces się zakończy. Oczywiście
W raportach podawaliśmy warunki zawieszające, które muszą ziścić się, żeby ten proces został zakończony. No niemniej jednak jesteśmy też już w ostatniej fazie podpisywania aneksów i spełniania tych warunków. W związku z tym pewnie w ciągu 2 miesięcy wszystkie warunki, może poza zgodą UOKiK-u, powinny być już spełnione przez spółkę. Prezesie, proszę wytłumaczyć nam rolę podmiotu chińskiego, to w aspekcie tego, co się dzieje na wschodzie, bo Chiny przyjmują na razie taką niejednoznaczną postawę wobec konfliktu militarnego w Ukrainie. To jest jakaś bliska współpraca? Jak to w tej chwili wygląda? Aż na takim poziomie biznesowym to akurat te wątki geopolityczne na razie na szczęście jeszcze tutaj nie odgrywają jakiejś istotnej roli. Oczywiście ten podmiot chiński nie bierze udziału w procesie inwestorskim, czyli nie jest zaangażowany w przekształcenia właścicielskie. Natomiast jako partner biznesowy no, cały czas nie wykluczamy możliwości współpracy na szeregu projektów, które mam nadzieję Rafako będzie realizować w najbliższej przyszłości. Jest to duży, wiarygodny podmiot i na razie jeszcze ta geopolityka, przynajmniej jeżeli chodzi o relacje z chińskimi partnerami, tutaj w żaden sposób nie wpływa na nie. Macie też kontrakt z Westinghouse, jeżeli chodzi o współpracę przy możliwościach budowy elektrowni jądrowych. Postępowanie w sprawie wyboru podmiotu i technologii nie jest jeszcze sfinalizowane. Czy podobne rozmowy prowadzicie też z innymi podmiotami, z francuskim EDF-em i z koreańską spółką? Prowadzimy rozmowy z EDF-em. To też raportowaliśmy na giełdzie podpisanie listu intencyjnego. Tutaj, żeby być dobrze zrozumianym, my oczekujemy rozpoczęcia współpracy jeszcze przed podjęciem z tymi podmiotami, zarówno z EDF-em, jak i z Westinghouse'em, jeszcze przed podjęciem decyzji przez polski rząd na temat kierunków polskiego dużego projektu jądrowego. Chcemy wejść w łańcuchy dostaw, bo mamy takie zdolności. Chcemy w tej chwili certyfikować nasz zakład produkcyjny pod kątem możliwości produkcji niektórych elementów na projekty dużej energetyki, więc to się dzieje na bieżąco. Natomiast no, ta sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj na wschodzie, powoduje, że należy liczyć się z tym, że decyzje odnośnie dużego atomu pewnie będą przyspieszane i tu się stwarza tak naprawdę realna szansa na to, żeby ta decyzja odnośnie wyborze dostawcy technologii dużego atomu no, miała miejsce zapewne w tym roku. Naprawdę otwiera się olbrzymia szansa na to, żeby ten projekt dużej energetyki jądrowej nabrał realnych kształtów w Polsce, bo nie było to takie wcale oczywiste do niedawna. To weźmy jeszcze jeden kontrakt awizowany przez Państwa w domenie publicznej w ostatnich miesiącach, czyli współpraca z Siemensem. Rozszyfrujmy to sformułowanie wspólne pozyskiwanie zamówień na modernizację bloków. Co to konkretnie oznacza? Myślę, że to jest najbardziej ciekawy wątek, jeżeli chodzi o rozwój Rafako i przyszłą pozycję spółki na rynku. Współpraca z Siemensem jest pochodną zakończenia przez nas projektu badawczo-rozwojowego związanego z modernizacjami bloków klasy 200+. To są modernizacje, które sprowadzają się do poprawy sprawności i efektywności tych bloków, które dzisiaj pracują u podstawy, a miały być wyłączane po 2025 roku ze względu na przekroczone progi emisyjności. W dzisiejszych realiach wszystko na to wskazuje, że praca tych bloków będzie musiała być utrzymana. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego i utrzymania naszych zdolności wytwórczych w konwencjonalnej energetyce w ramach przynajmniej rezerwy, więc spodziewamy się, że cały obszar wytwórstwa w klasie 200+ będzie musiał być zmodernizowany. Rafako dysponuje technologiami jako chyba jedyna spółka w Polsce. W tej chwili jesteśmy w stanie dostarczać bardzo szerokie rozwiązania poprawiające sprawność, czyli zwyżki mocy, szybsze rozruchy ciepłe, zimne, gorące, podjazdy mocy i tak dalej. I Siemens jest tutaj naszym kluczowym podwykonawcą. Podpisaliśmy porozumienie, na skutek którego zobowiązujemy się do wspierania nie tylko w Polsce, ale na rynkach Europy Środkowej. To jest rozwiązanie, które no, możemy proponować w całej Europie Środkowej, czy nawet w Azji Centralnej. No i spodziewamy się, że rynek pójdzie właśnie w kierunku modernizacji
poprawianiu sprawności, jakiejś pewnie dekarbonizacji, też rozumianej właśnie jako zmniejszanie emisyjności. No i z Siemensem zamierzamy wspólnie kooperować na szeregu rynków. Jak się pan domyśla, widzowie i czytelnicy portalu CIRE czekają na pytanie o Jaworzno, więc w tej chwili to pytanie wybrzmiewa w naszej rozmowie. Stresuje pana ten projekt? Ja jestem zafascynowany tym projektem, bo jest to najnowocześniejszy blok nadkrytyczny w Polsce, być może nawet w Europie, przynajmniej parametry nominalne stawiają ten blok w absolutnej elicie bloków węglowych, jeżeli jakkolwiek to zabrzmi oczywiście, natomiast no, mamy oczywiście w świadomości, że mierzyliśmy się już z dwoma usterkami, takimi dosyć poważnymi. Niemniej jednak przystąpiliśmy już do rozruchu i do uruchomienia. Raportowaliśmy na giełdzie, że spodziewamy się 29 kwietnia osiągnąć synchronizację tego bloku w Jaworznie z siecią. No i na dzień dzisiejszy wygląda na to, że wszystko idzie sprawnie. Nie widzimy żadnych problemów technicznych czy jakichś operacyjnych, finansowych. Ten blok po prostu musi zadziałać, znaczy musi pracować w sieci. Ten prawie gigawat mocy niskoemisyjnej, jak na warunki polskiej energetyki, jest częścią bezpieczeństwa energetycznego Polski i no nie wyobrażam sobie, żeby tu mogły być jakieś komplikacje. My jako Rafako zrobimy dosłownie wszystko, żeby ten blok działał prawidłowo. I ostatnie zdanie, porozumienie z grupą Tauron, o którym informowaliśmy rynek dosłownie kilka dni temu o wsparciu w eksploatacji, jest dowodem na to, że Tauron zaufał nam jako Rafako w zakresie wykonania czynności eksploatacyjno-rozruchowych. To świadczy o tym, że te relacje są bardzo dobre i to świadczy też o tym, że wszystko przebiega prawidłowo, tak jak założyliśmy wspólnie z grupą Tauron. Na koniec naszego spotkania jeszcze jeden obszar, który też chciałbym, abyśmy uporządkowali. Mamy mniej więcej połowę ubiegłego roku, komunikaty spółki mówiące o konieczności zmniejszania zatrudnienia. Potem mamy miks komunikatów, które dawały nadzieję, że ta sytuacja zarządcza może być przez Państwa ustabilizowana. Jak de facto w tej chwili to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę pracowniczą? Na przestrzeni ostatniego półtora roku przeprowadziliśmy dwa procesy zwolnień grupowych. Rzeczywiście to zatrudnienie spadło o kilkadziesiąt procent, zmniejszyło się o kilkadziesiąt procent. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że te decyzje były już ostateczne i nie ma potrzeby przeprowadzania dalszych redukcji. Chcieliśmy jako zarząd no, podzielić się z rynkiem wszystkimi negatywnymi informacjami zarówno od strony pracowniczej, jak i odpisów, rezerw i tak dalej w ubiegłym roku, tak żeby ta spółka była gotowa już na proces inwestorski i to się udało zrobić. Wydaje się, że wszystkie negatywne informacje z przeszłości już pokazaliśmy. Żadnych nowych okoliczności tutaj takich negatywnych ja na tą chwilę nie widzę, więc no myślę, że ten trudny, bardzo trudny okres restrukturyzacji, twardej restrukturyzacji jest już za nami i wracamy na rynek, potrzebujemy ludzi, fachowców, ekspertów, profesjonalistów. Ta spółka ma być liderem polskiej transformacji energetyki, więc to, co najgorsze, mam nadzieję, za nami, ale warunkiem oczywiście tego jest zakończenie procesu inwestorskiego pozytywnie. Dziękuję bardzo. Radosław Domagalski-Łabęcki, prezes zarządu Rafako S.A. komentował sytuację w spółce dla widzów i czytelników CIRE. Panie prezesie, dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.